Związkowcy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach zorganizowali pikietę przed Urzędem Miasta. Wprawdzie pracownicy samorządowej spółki dostali w lipcu 500 zł podwyżki, ale związkowcy podkreślają, że po pierwsze to kwota brutto, a po drugie chcą zdecydowanie więcej. Fatima Orlińska. Związkowcy z sierpnia 80 przekonują, że 500 zł brutto podwyżki, jaką pracownicy MPGK dostali w lipcu, to zdecydowanie za mało jak na pracę, którą wykonują. Poza podwyżkami oczekują rozmów z zarządem, do których, jak sami mówią, nie dochodzi i liczą, że w końcu padną jakiekolwiek propozycje. Chcemy też powiedzieć mieszkańcom Katowic o tym, że zostały naniesione podwyżki, to jest mniej więcej 33% do tych kwot, które do tej pory były za wywóz śmieci, a zarząd powiedział nam, że my z tego nie dostaniemy ani grosza, więc no, coś tu jest nie tak z tym tematem. Nasze zarobki stoją gdzieś tam, te podwyżki, które dostajemy, to są naprawdę śmieszne kwoty. Bo 500 zł brutto, to wie pani, po tych podwyżkach wszystkich, to my nawet nie jesteśmy do przodu, do tyłu po tych podwyżkach, będziemy po tych, no bez sensu takie podwyżki. Pracownicy zapowiadają, że jeżeli do konkretnych rozmów z zarządem nie dojdzie, istnieje ryzyko, że śmieci w Katowicach nie będą odbierane. Podkreślają jednak, że nie chcieliby sprawiać problemów mieszkańcom, zwłaszcza, że również do nich należą. 1000 zł netto, to by mi się wydaje, żeby to w jakiś sposób nam poprawiło jakość życia. Tak? Każdy z nas ma rodziny, dzieci, kredyty. Chce każdy żyć raz w roku na wczasy chociaż jechać, a tu ludzie nawet na wczasy biorą kredyty, żeby w ogóle jechać. A wcale nie jest dobrze. No. Widzimy, jak prezesi sobie zmieniają samochody, są nowe samochody jakieś dla kierownictwa, ale dla nas nic nie ma. No. Ci, którzy byli dziś przed Urzędem Miasta w Katowicach, przyznali, że ze sprawą idą wyżej niż zarząd spółki, ponieważ liczą, że ktoś zacznie ich słuchać. Podczas pikiety pojawił się wiceprezes MPGK, który chciałby petycja skierowana do Rady Miasta została przekazana w jego ręce. Ostatnio jak pan przyszedł, to spojrzał pan na nas i powiedział, ja z wami nie będę dyskutował. Wiceprezes głosu podczas pikiety nie zabrał. Nam udało się jednak zapytać go, czy spółka planuje podjąć jakiekolwiek działania, by wyciszyć zaostrzający się spór w MPGK. Przedstawiciel zarządu przekazał, że spełnienie oczekiwań związkowców zachwiałoby płynnością finansową spółki. Wszystkie decyzje muszą być rozważne, nie mogą być podejmowane tak ad hoc. Muszę powiedzieć, że oprócz tych ruchów, które już zrobiliśmy, o których wcześniej powiedziałem, również przygotowaliśmy kolejny taki pakiet kroków mających na celu implementację przepisów unijnych, które zmuszają nas do zmian w układzie zbiorowym spółki, w zasadach wynagradzania. Między innymi chodzi tutaj o dyrektywę dotyczącą jawności i przejrzystości wynagrodzeń oraz równości wynagrodzeń na podobnych stanowiskach. Jak mówi prezes, spółka zaproponowała załodze podwyżki w ramach pierwszego etapu wyrównywania wynagrodzeń jeszcze w tym roku. Te miałyby dotyczyć około 50-60% pracowników, co ma stanowić kolejny krok do tego, by wynagrodzenia były wyższe. Do pracowników MPGK wyszedł również wiceprezydent Katowic, który zadeklarował, że przekaże petycję przewodniczącemu Rady Miasta.